Siema, witam was pewnie w najdziwniejszym odcinku, jaki mam okazję nagrać, bo dzisiaj będziemy analizować każdą najmniejszą część ciała najbardziej męskiego mężczyzny. Mowa oczywiście o Geralcie. Wiedźmini to płatni zabójcy stworzeni i szkoleni w jednym celu, by zabijać. Nieważne kogo, nieważne co. W ciągłej podróży, w ciągłej walce. Ale nawet maszyna taka jak Wiedźmin popełnia błędy, albo trafi na dużo silniejszego przeciwnika. I ledwo co ujdzie z życiem. Często właśnie po takich pojedynkach powstają paskudne rany, które nie zawsze się zagoją. A u najsłynniejszego z nich Geralda kilka razy właśnie tak było. Każda blizna ma do opowiedzenia jakąś historię i dziś chciałem wam tę historię opowiedzieć. Pierwsza blizna, którą omówimy, znajduje się na karku Geralda. Jest to charakterystyczne ugryzienie strzygi. Kobiety przemienionej w potwora, w tym wypadku córki króla Foltesta, z którą bitwę stoczył w starej krypcie, ostatecznie używając sarkofagu, gdzie spędził noc, licząc na to, że z rana klątwa przestanie działać. Tak się stało, ale chwilę przed zdjęciem klątwy został jeszcze ugryziony w kark. Zresztą walka właśnie z tą strzygą to pierwsza rzecz, którą zobaczycie odpalając Wiedźmina 1. Prawa klatki piersiowej i jej bliz zawiera ciężki spoiler, także możecie sobie skipnąć, jeżeli chcecie. I to taki spoiler. Blizny, które Geralt ma na klatce piersiowej, pochodzą z wydarzenia zwanego pogromem rivijskim, którego dokonał wzburzony Motłoch na nieludziach w 1268 roku w Rivii, w czasie którego nasz słynny Geralt z Rivii został zabity. Ale czekaj, jak został zabity i w takim razie widzimy go w grze i ma te blizny? No tutaj w książkach został zabity, a w grze przeżył. A w grze udało mu się przeżyć i został wyleczony, no i stąd te właśnie blizny. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym Wiedźmin Geralt z Rivii. Pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Z kolei blizna na ramieniu Geralda to blizna, którą zdobył podczas kontaktu z księdzem Vodianoi, o ile tak to się czyta, z gatunku ryboludzi, przemierzając podwodny świat. Gdzie Geralt dostał zlecenie, by przetłumaczyć starszą mowę, w której rozmawiają syreny. No i myślę, że przyszedł czas na najpopularniejszą bliznę Geralda, bo najbardziej rzucającą się w oczy. Mowa oczywiście o bliźnie, którą ma na twarzy, a konkretnie nad lewym okiem. Kiedy Ciri ucieka przed dzikim gonem, Geralt musi ją odnaleźć. Szybciej niż zrobi to armia dzikiego gonu dowodzona przez króla Eredina. Kiedy Geraldowi udaje się odnaleźć Ciri, pyta ona właśnie o tą bliznę, której nie pamięta z poprzednich spotkań. Geralt wyjaśnia wtedy, że bestia, która zostawiła mu tą pamiątkę, to króliczek ze Spali. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po króliczku ze Spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji nie ma. Króliczek. Zaraz po upadku Cintry, Geralt po raz kolejny próbuje zlokalizować Ciri, ale zamiast Ciri odnajduje jednak Nekery. To chyba pierwszy razem próbował odnaleźć wtedy. Nekery, które ranią go w brzuch. W sześciopak właściwie brzuch to ja mam. I w nogi, stąd właśnie te blizny. Jeżeli chodzi o resztę blizn, to Geralt był przecież Wiedźminem dłużej niż większość ludzi jest w stanie żyć. Od małego walcząc z potworami różnej maści i nawet mutageny dające nadludzką siłę i szybkość nie były w stanie uchronić go przed każdym ostrzem i pazurem. A jego blizny są pamiątką po jego niezliczonych przygodach. Zostawcie suba, jeżeli podobał wam się materiał i kliknijcie w playlistę po więcej ciekawostek, ciekawych modów i usuniętego kontentu z Wiedźmina, który nigdy nie trafił do gry. Pozdro.